Cześć. A dzisiaj pokażę, jak będę zimował w gruncie jukę gwatemalską. Ponieważ postanowiłem ją w tym roku właśnie zimować w gruncie. Dlatego, że okazała się bardziej odporna na warunki atmosferyczne, na mróz, niż się po niej spodziewałem. Także dostała taką styrodurową budkę. Ale ta styrodurowa budka jest troszeczkę za niska, także listki jej delikatnie wystają poza tą budkę i będzie troszkę ściśnięta wiekiem. Do tego zrobiłem jej podwyższenie. A w tym celu będę musiał ściągnąć tą budkę i przykręcić do palików, które są tam wbite w narożnikach, dodatkowe listwy, żeby to się wszystko później trzymało. No, budka zdjęta. Tak wygląda juka w całej okazałości. Tak wygląda konstrukcja tutaj całego dogrzewania jej. Czyli jest przedłużacz. Jest termostat. I jest termowentylatorek. Termowentylatorek 180 W w rzeczywistości pobiera na słabym grzaniu. Ma jeszcze pstryczek od mocniejszego grzania, ale nawet nie sprawdzałem, ile na tamtym mocniejszym pobiera, ale według papierów na słabym ma pobierać 200, a na mocniejszym 250, czyli to mocniejsze nie jest jakieś tam dużo mocniejsze. No jukę trochę poprzycinałem, bo miała tutaj kilka odrostów, także w tym roku ją przyciąłem, odciąłem kilka rozgałęzień. Na razie, może w przyszłym roku, jeżeli uda się ją przezimować, zostawię jej już kilka odrostów. Posadziłem tą jukę wiosną tutaj do gruntu, ale z zamiarem wykopania ją na jesień. No ale jak zobaczyłem, jak ta juka ładnie tutaj rośnie, jak ładnie się zachowuje, nie przeszkadzają jej przymrozki. Niedawno było u mnie minus 7 i ona była prawie, że praktycznie nieprzykryta. I jak widać, nic jej się nie stało po tych minus 7. Kilka razy były wcześniej mniejsze przymrozki, tam minus 5, minus 4. Także nie był to jedyny przymrozek. No ale teraz kilka dni temu ją już przykryłem. Ze 2-3 dni temu przykryłem tą budką styropianową właśnie i założyłem już dogrzewanie. Ustawiłem grzejniczek na 6 stopni się włącza grzejnik i przy 8 stopniach się wyłącza. I takie standardowe parametry zimowania roślin. Roślin takich lekko mrozoodpornych. No, paliki mam podwyższone, ale przemyślałem sprawę z tym ustawieniem tutaj temperatury. Wezmę tą temperaturę, troszeczkę chyba obniżę. Ustawię na załączanie się na 4,5. A wyłączanie się grzejnika z 8 przestawię na... O, idzie. Może na 6,5. O. Jednak 8 stopni, jak było ustawione, to mogło być za ciepło, bo to przecież 8 stopni to latem, nocami często bywa. Dobra, biorę się za zakładanie teraz osłony.
żaden wiatr tego nie zmuchnie. No, do założenia osłony związałem je liście, ale teraz ją uwolnię z tego sznurka. No, sznurek wyrzuciłem na dół. No i teraz będę zakładał zrobioną wczoraj taką przystawkę, taki element pasujący właśnie do tej styrodurowej osłony, element z poliwęglanem. No, no i zrobione praktycznie. Także cała budka ma 1,80 m wysokości. Juka ma spory zapas tutaj jeszcze. Nie wiem, jak ona będzie się zachowywała zimą. Czy ona będzie chciała rosnąć, czy nie. Ale ma możliwość w każdym razie. Teraz jeszcze przykryjemy ją wiekiem. No, robię teraz takie właśnie budki. Każdy element budki pasuje do innej budki, także można tą budkę podwyższać. Tak samo ten element, ten moduł z poliwęglanem też pasuje do każdej innej budki, którą właśnie z tego styroduru. Mam tych budek już więcej, tam do bananów porobiłem. Jeszcze będę robił do trachikarpusów. Bo to muszę poprawić, bo coś tutaj źle przykręciłem za słabo. Ale ogólnie wszystko jest tak, że tutaj nic z tego nie zdmuchnie już. Także no, nie słyszałem o juce gwatemalskiej zimowanej w gruncie do tej pory. Ja raczej byłem przekonany, no żyłem w takim przekonaniu, że te rośliny nie są mrozoodporne. No a tu mi się okazuje, że są bardzo mrozoodporne. Minus 7, jakie u mnie było, i nic nie zrobiło. Dodatkowo bardzo łatwo się przyjmują po posadzeniu, po przesadzeniu, po rozdzielaniu sadzonek.
wystarczy kawałek pieńka uciętego i wyrasta nowa roślinka. Czyli są to bardzo żywotne roślinki, no a jednocześnie bardzo efektowne. Bo takie juki potrafią urosnąć na kilka metrów. Czasem sam widuję gdzieś w ogrodach, no ale w doniczkach co prawda. Takie ładne, ponad dwumetrowe, czy nawet trzymetrowe, może trzy to nie, ale dwumetrowe to na pewno widywałem, czy 2,5-metrowe okazy. No, one były chowane przez właścicieli na zimę do pomieszczeń, ale całkiem ładnie rosną. Po tej swojej, jak widzę, co ona wyprawia w gruncie, no to podejrzewam, że będzie jeszcze ładniejsza niż doniczkowe. Dobra, to by było na tyle z tematu juki gwatemalskiej. A ja dzisiaj biorę się za budowę, kończenie, zaczynanie kolejnych budek. Muszę jeszcze zrobić budki dla trachykarpusków tutaj małych. Jeden i drugi najnital, bo te, które miały, poszły gdzie indziej, a im zrobię właśnie takie styrodurowe. Ale dzisiaj biorę się za zrobienie budki tutaj dla Washingtonii filifery, takiej tej mojej chorej, która się nie przyjęła po posadzeniu. No, trzymam ją ciągle tutaj. To była filifera trzypienna, zostały jeszcze tylko dwa pieńki, bo jeden pieniek już wyrzuciłem jakoś parę dni temu, nic z niego nie zostało, ale te dwa pieńki jeszcze się trzymają jako tako. No, listki są dosyć zielone, także no, mam nadzieję, że coś z niej będzie. Jeżeli się uchowa do wiosny, no to będę chciał jej posadzić jeszcze trzeci pieniek, gdzieś będę musiał skombinować i dosadzić, bo chciałem mieć właśnie taką trzypienną filiferę. Ale budkę muszę jej tutaj zrobić chyba z tego względu, że posadziłem wiosną tutaj dwie agawy, zwykłą amerykańską i taką wariogatkę, i te agawy tutaj bardzo ładnie mi rosną. No, amerykańską ostatnio złamałem listka, no, ale to jest nic. Te agawy też przez te mrozy tutaj są na wierzchu. No, jakoś wczoraj, przedwczoraj trochę padało, śnieg padał, to przykryłem je tutaj workiem. Kawałek takiej płyty miałem, to po ukosie ustawiłem. Ale planuję właśnie zrobić tutaj jakąś taką bardziej obszerniejszą budkę, żeby się razem z tą Waszyngtonią one zmieściły. Miałem je wykopywać na jesień, ale no teraz mi szkoda tego wykopywać. Przytrzymam je, zobaczymy. Będą pasowały do Waszyngtonii. Juka roztrata jeszcze, ale jutrze to chyba zrobię, znaczy na pewno zrobię jakiś daszek, nie będę jej chyba tak trzymał, chociaż na razie nie ma dla niej zagrożenia, ale wolę jej troszeczkę podogadzać na razie, niech ona się rozbuja ładnie ze wzrostem, żeby mi nie zmarniała. Także postawię jej może też jakąś budkę z poliwęglanu, taką niedogrzewaną, ale to jest temat na późniejszy czas. Tutaj też mam jedną taką małą agawę amerykańską, to miałem budkę, to postawiłem jej, tam sobie siedzi. No i duża agawa amerykańska w tej budce, ta największa moja, też jej już ostatnio podłączyłem ogrzewanie. Już jak robię, to już tak, żeby to już było, nie trzeba było do tego już wracać. Przyciąłem jej kilka liści, tych takich bardziej rozłożystych. No bo budka musiałaby mieć już blisko 2 metry szerokości. Także zostawiłem tylko takie bardziej stojące do góry. Bardziej pionowe. Dobra, to by było na tyle, nie będę tutaj już się okręcił. Może jutro wyjdę na jakiś spacerek i pokażę mniej więcej wszystko, co jest poukrywane u mnie na ten czas. Dobra, to na razie.